Jest drugi dzień stycznia. Jestem w Chobieni nad Odrą. Niestety nie mam dobrych informacji. Rzeka potężnie śmierdzi fenolem. Kilkadziesiąt kilometrów powyżej jest zakład chemiczny, który pozwala sobie na takie zrzuty. Jest również kilkanaście stopni powyżej zera, wobec czego nie są to stare pokłady fenolu, które być może uwalniają się z dna. Idzie wysoka woda, która jest po prostu skażona. Za chwilkę zgłoszę tę sprawę odpowiednim urzędom, bez żadnej wiary w to, że ktokolwiek cokolwiek z tym zrobi. Gdzie są urzędnicy, gdzie są instytucje odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, gdzie są informacje przekazane nam, że właśnie rzeką płynie fala chemicznego smrodu. Sprawa po prostu się zaczyna przelewać, ta rzeka jest systematycznie truta. Musimy wykonać chyba bardziej radykalne kroki, żeby zostać po prostu wysłuchanym i usłyszanym, i żeby w końcu można było zrobić porządek z tymi trucicielami. Do zobaczenia i do usłyszenia nad Odrą.